Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie, wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Jezus wzywa nas w dzisiejszej Ewangelii do wyboru trudniejszej drogi, wąskich drzwi, czyli wybierania nie łatwizny, tylko pokonywania trudności. O tym mówił nam nasz papież Jan Paweł II, wzywając wszystkich do tego, abyśmy sobie stawiali wymagania, nawet wtedy, gdy inni od nas nie będą wymagać. Wybierajmy trudniejsze drogi, nie szerokie i łatwe, mówił papież do nas wszystkich. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia, musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej być. Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. Jesteśmy na hali sportowej w takim stroju bokserskim, ponieważ pan Marian Kasprzyk, niektórzy na pewno wiedzą, jest mistrzem olimpijskim, złotym medalistą olimpiady w Tokio. Panie Marianie, to może na początek chociaż jakąś krótką lekcję. Krótką lekcję. To może podstawowy cios lewy prosty. Tak. No, pan se przytrzyma... Mimo, że ja jestem praworęczny, to wolałbym z prawej, ale dobra, lewy. No, pan se tak przytrzyma rękę, o, tutaj, tak? Otworzy, tak? No, a ja biję lewy prosty z krokiem. I to jest podstawowy cios, tu w miejscu, nie trzeba chodzić. Nie trzeba nic zrobić, nic. Tylko wystarczy tak. Tu się przytrzyma. Ja biję lewy prosty, o. I takie. I więcej, ja, więc nie potrzebuję. Ja bym też chciał lewy. A to ja potem przytrzymam, ja potem przytrzymam. No. Ja biję pierwszy, o, raz, uderzy prosty. Jeden, jeden. Ta ręka nie idzie na dół, tylko normalnie wraca z boku. Aha, tutaj trzymam, chronię się, tak? Tak, i normalnie ja też mogę przystawić teraz i lewy prosty. Aha, ja tu to teraz ja panu mówię. Dobrze, tak? Dobrze, ujęty. No, a to nie jest przedmiot, żeby nie... Tak, jest. Aha, prosty. Prosty. Czyli walność, także... No dobrze. No. Boksera pan ze mnie nie zrobi, to no na pewno. Ja jestem człowiekiem pokoju, nikomu bym nie zrobił krzywdy. Pan pewnie też by nikomu nie zrobił krzywdy. Panie Marianie, jest pan człowiekiem sukcesu. Złoty medal to jest największe osiągnięcie, medal olimpijski. Ale żeby do tego dojść, trzeba naprawdę od siebie wiele wymagać. Nawet wtedy, gdy inni od pana nie wymagają, prawda? No tutaj tak, tutaj trzeba się poświęcić sportu. Dużo trenować, dużo trenować. Ja może tak w skrócie powiem, sport, a... Wiara, religia, to jest to samo, co w sporcie, jak zawodnik dużo trenuje, są sukcesy, prawda? A jako katolik też trzeba się modlić, dużo modli się. Duch Święty kieruje, anioł stróż pilnuje i tu jest sukces, to i to. To jest to samo, trenujesz, jesteś dobry, modlisz się, jesteś dobry, Duch Święty kieruje, wszędzie jest w porządku. A jak nie modlisz się, diabeł, jak to się mówi, szatan, na złe drogi prowadzi.
Nie trenujesz, nie masz kondycji, jesteś cienki, słabiutki. Świetna analogia. Trening fizyczny, żeby być dobrym bokserem, czy sportowcem w ogóle, i trening duchowy, przez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, żeby być na cały czas w kondycji duchowej. Oczywiście, wtedy... to się czuje, bo ja wiem, że to się czuje, bo przekonałem się sam na sobie i w 92 roku zachorowałem, miałem guza w przełyku, no i co, operacja, nie mam nic w środku, jak to się mówi, ani żołądka, śledziony przełyku, nie mam nic, jestem pusty w środku, ale duchowo pełny. Tu jest radość u mnie, naprawdę jest fantastyczna. Tu mam porównanie kiedyś, a teraz. Ja każdemu życzę, żeby się każdy się tak czuł jak ja. Naprawdę jest niebywałe. To jest coś fantastycznego. Czyli przede wszystkim to, w cudzysłowie, mistrzostwo duchowe. Duchowe. To jest stały duchowy trening. No i tak, oczywiście. To jest naprawdę, to jest coś pięknego. Jest to niesamowite, bo pan jest człowiekiem, który w swoim gronie uchodzi na pewno za jakiś autorytet, a w obecnym czasie, jak już pan nie jest czynnym sportowcem, gdzieś tam na pewno pan udziela rad, a jednocześnie jest pan przede wszystkim świadkiem wiary. To dla środowiska jest chyba też cenne, że cały czas utrzymuje pan znakomitą kondycję duchową. O fizycznej nie mówimy już. No jest, no bo to nawet drudzy troszkę byli zaskoczeni, moi znajomi, że ja taki jestem święty teraz. No nie wiem, czy tak może to, ale raczej ja ich też podziwiam za wytrzymałość ze mną, jak rozmawiają, że jednak mnie słuchają i wiedzą. Bo z początku myślę, że ja żartuję, ale jednak nie, to nie są żarty. Widzą na tym, co się robi. Jestem naprawdę teraz, to co robię, jest naprawdę doskonałe. I widzą, że pana wiara jest autentyczna, że jest pan naprawdę blisko Boga. Znaczy to po człowieku widać, prawda? To się czuje. Ja każdemu życzę, każdemu człowiekowi życzę, żeby tak się czuł jak ja. Co pan dostaje, panie Marianie? Bo za trening, za walkę taką sportową dostaje pan medale, uznanie, miejsce na podium. A za gotowość duchową, za osiągnięcia duchowe, co pan dostaje? To jest radość, naprawdę, to jest coś fantastycznego. Dobrze się człowiek czuje. Z każdym może porozmawiać na ten temat, na ten. Jest fantastycznie. Duchowo, no, to się tak mówi, jakby człowiek był w raju. Ze wszystkim jest pogodzony, czy na złe, czy na dobre. Wszystko przyjmuje, ale dobrze, fajnie przyjmuje. A przedtem tego nie miałem. Dużo przyjmowałem się, jest różnica konsolna. I to jest to, czego brakuje dzisiejszemu światu, że taki pokój w człowieku, on jest już, to jest dar Boży, prawda? To bo jest, tego tak, się nie da osiągnąć treningiem fizycznym. Tylko modlitwą. Ja powiem tak szczerze, że ja kiedyś lubiłem się nawet do kieliszka zaglądać i 2 razy Esperal wszyłem, to jest na rok czasu, że można nie pić, po 8 miesiącach wypiłem. Drugi raz znów tego zacząłem esperant, bo bałem się troszeczkę, żebym nie poszedł gdzieś, jak to się mówi, dalej, na złe drogi. To znów po 4 miesiącach nie piłem i potem co? Zacząłem się modlić do Matki Boskiej Niestojącej Pomocy. I w czym rzecz? Przez modlitwę uratowałem się. Poprosiłem Matkę Boską, żebym odrzuciła ode mnie gorzałkę, żebym nie pił. I pomodliłem się do niej i jest fantastycznie, już 21 lat. Nie piję, nawet nie powącham tej wódki. To jest też nagroda, to jest wielkie zwycięstwo. To jest zwycięstwo, tylko trzeba się modlić, dziękować Bogu. No, bo to jest nie tak, jak ktoś jest chory, a Panie Boże, pomóż i więcej nic. I koniec na tym. A tu nie, tu trzeba bez przerwy być. W gotowości i trening. Duchowo jest fajnie, naprawdę. No i wracając do początku, co jak powiedzieliśmy, że wybieramy jednak, mimo że łatwizna jest kusząca, bo świat proponuje dzisiaj łatwe życie, wszystko dla Ciebie, wybieraj, możesz mieć łatwe, tylko łatwe życie, Pan też o tym się przekonał, prowadzi donikąd, a właściwie ostatecznie jest to staczanie się, ale żeby się piąć w górę, musimy wybierać wąskie przejścia. Tak, i właśnie to jest sztuka. Bo ja nieraz też opowiadam znajomym, jak idę tędy, oni się śmieją ze mnie. Marian, ty zawsze pod górę idziesz. Ja mówię, jak pod górę? Nie pod górę, bo dla mnie to jest bardzo lekko. No tak. No bo dla mnie to jest nic. A dla drugich jest ciężko. Ja mówię, jak ciężko? Nie jest ciężko. Patrzcie, jak ja mówię, to o tym. W
wszystko idzie elegancko. I to jest klucz. Jak się patrzy z zewnątrz, wydaje się, o jaka trudna droga, ale jak się nią idzie, z Bożą pomocą, ona nie, już nie jest taka trudna. Nie, nie jest, no nie jest, naprawdę. Ja się śmieję, bo naprawdę wszystko jest lekko. Dla mnie jest lekko. Z Bożą pomocą życie może być i atrakcyjne, i wcale nieuciążliwe. Może być pełne pokoju i pełne Bożej obecności, dające wielką radość. No to może na koniec jeszcze spróbujemy. Ten lewy mi nie bardzo wychodził, a jakby tak prawy sierpowy? Może być. Spróbujemy może prawy sierpowy. To niech się pan broni. No, no. A, tak, tak też się można bronić. Jasne, tak, jasne. Tak. Ja robię... Nie. Robię i nastawię tak, bark. Aha, ja wtedy... Ale tak. Raczej pan uważa, żeby robić takie uniki. Nie cios, tylko imitacja. No, bo ja, tak, bo ja można w tą stronę, ale jak bije tak, to mi wygodniej tak nastawię. Tak. No i robi się tak, gdzie jest łatwiej. No, tak jest wygodniej, bo jakbym zrobił tutaj, to jest trochę gorzej, nie? W tą stronę. No, od ciosu unikam z tej strony. Bije ten, jest na tą stronę. Także to można trenować, tak samo trenować. No. Proszę Państwa, stały trening. Tylko trening duchowy daje postęp w duchowym życiu, daje pokój.